Cześć, witajcie, ja jestem wasz ulubiony YouTuber Pan Burza. Czym tak się zawsze witam? Nie wiem, ale witam was. Jesteśmy ponownie na Best Mine, na Skyblock Hard. Nagrywam ten odcinek, kiedy wrzuciłem poprzedni jakieś kilka godzin temu, więc jakby nie wiem, jaki jest odzew tej serii, ale myślę, że będzie koks. I jak widzicie, cyk, kupiłem sobie rangę. Myślę, że ranga mi się przyda minimalnie, bo jednak ten serwer nie należy do najłatwiejszych, więc po prostu kupiłem sobie rangę i troszkę grałem poza odcinkami, poza live'ami. Live'y pewnie też będą. Uwaga, 3-4. Jesteśmy na wyspie, tak to wygląda wyspa. Pytacie się, skąd mam kaktusy? Kaktusy ogólnie rozmnożyłem, bo miałem w skrzynce, jak pamiętacie, może z poprzedniego odcinka. Rozkopałem oczywiście wysepkę i zamiast tego mamy zwykłego stone'a, tutaj drugie pięterko. Zaraz wam wszystko pokażę. Tu tylko mam takie dwa dirty, tutaj jeszcze rośnie drzewo. Ogólnie tak to wygląda i po prostu trzy piaski tam były, tam jakby w wyspie, i ja tego po prostu nie zauważyłem, no i mamy coś takiego. Dobra, ogólnie ja bym dzisiaj właśnie odebrał kit ultra, bo jeszcze nie odbierałem. 3, 4. Okej, okay, to jest kit ultra, czyli mam Diamond Ora między innymi. Ty, no kozak. A ciastka nie, myślałem, że na przykład się na coś da. Ale z tego co wiem, to pryzmaryn jest ten. Pryzmaryn jest cenny, więc jak go sobie po prostu kiedyś. Jak będę kiedyś robił spał na wyspy, to sobie go po prostu użyję. Na razie go nie będę używał. Mamy jeszcze narzędzia, to też na pewno nam się przydadzą. I tutaj mam ten. Drzewko. I ja myślę, że to zniszczę. Myślę, że drzewko może bez tego szybciej urosnąć. Zobaczymy. Strasznie w ogóle wolno rosną te drzewa i ogólnie wszystko, więc chyba na razie zostaje nam tylko kopać. Myślę, że seria wam się podoba, tym bardziej, że teraz kupiłem rangę i w ogóle ciekawiej jest, kompletnie ciekawiej. Według mnie po prostu się przyjemniej gra z tą rangą. W sensie wiecie, w ogóle kilof lepszy taki, o, a nie kamienny, bo kamienny to się strasznie szybko zużywały. I chyba tego kita można raz na 30 dni wziąć, więc no, teraz słabo, ale wiecie. O, skup dirta na przykład ktoś tu ma. Więc spoko. No, ktoś chce sobie dorobić, no to sobie robi skup dirta. To też jest właśnie nawet dobry sposób na biznes, żeby zrobić tam skup czegoś, nie? Dobra. No nie wiem, teraz sobie tak kopię i totalnie gadam o głupotach właściwie. I po prostu zużyłem już 50 użyć kilofa, ale jak widzicie, wyspa się prezentuje spoko. I teraz pojawiam się zawsze tutaj, w sensie ustawiłem sobie tutaj spawna i po prostu idę i tutaj mam całą wyspę. Tak sobie ustawiłem, myślę, że nie będę tego zbierał. Na pewno będę tutaj dużo kopał, żeby to mi wyrosło i to, bo to też mnie wkurza dosyć, że to nie rośnie nic prawie. Tutaj chyba tylko raz mi, tak, raz mi dynia wyrosła, jak widzicie, pumpkin. I mogę sobie ją na łeb założyć. Patrzcie, mogę tak biegać. Au, zdał łapkę w górę, dobra, nieważne. Nie będę się wygłupiał, cyk. Cyk. No dobra, w sumie ja się cały czas wygłupiam. O! A propos, urósł kaktus. Więc mamy jednego zapasowego kaktusa już. I trzy takie rosnące, więc właśnie, trzeba będzie się powiększyć skrzynkę. Albo dobra, idźmy sprzedać powiedzmy stack kobla, bo w sumie nie potrzebuję. Chociaż... Nie, dobra, pójdziemy sprzedać. To myślę, że się bardziej opłaci niż questy, chociaż... Ciekawie. Teraz tak... Zastanawiam się też, w ogóle patrzcie, jakie tu są questy, badacz na przykład. Takie questy tu są, masakrycznie trudne, że to masakra jest. Ja bym w sumie, właściwie mamy jednego właściwie diaksa, bo jak to rozwalimy, mamy diaksa. Więc w sumie koks. Za tego, za 3 miesiące będę właściwie mieć kilo diamentowy, więc kozak. No, tak się prezentuje ogólnie wyspa, myślę, że z koksem, według mnie z koksem. Troszkę się polepszyła od ostatniego czasu i myślę, że ja po prostu, dobra, wezmę tego staka kobla. Staka kobla powiedziałem, a nie 57. I po prostu pójdę go sprzedać, no bo jakby nic innego nie mam do roboty właściwie. Więc idę warp, skup. Sprzedam sobie staka kobla i później pewnie będę kopał i czekał, aż mi to urośnie, bo... Albo w sumie idę jeszcze sprawdzić, ile kosztują te. Cyk, dobra, 12 dodane do mojego konta. Jeszcze idę sprawdzić, ile sadzonki by kosztowały zwykłe. A to jest sell. Warp, sklep. Dobra. Idziemy sobie na warp, sklep i zobaczę po prostu, ile kosztują takie saplingi. Bo one by mi się przydały. Zwykłe. 200?
kurde, drogo. A liście? Nie, no liście chyba się mniej opłaca. W sumie. Znaczy, ogólnie jeżeli chodzi o to, czy chciałbym bardziej dżunglę te, czy liście, to w sumie nie wiem. Dobra, no w sumie ja po prostu pójdę sobie na moją wysepkę. Poczekam, aż mi może drzewo w końcu urośnie, bo ono rośnie nie wiem ile, 5 lat. Naprawdę. Więc ja po prostu sobie będę tu kopał i nie wiem, może jak się coś stanie, to po prostu, nie wiem, obudzę, czy coś was. Nie wiem. Więc widzimy się po prostu jak albo urośnie drzewo, albo coś urośnie, albo to urośnie, albo dynia urośnie, nie wiem. Więc widzimy się po prostu za jakiś czas. Dobra widzowie, ogólnie dyżoskopem większość tego kilofa. Wezmę sobie po prostu te, nie wiem, 5 staków i myślę, że je sprzedam. Bo właściwie inaczej, nie wiem, questy mi się wydaje. Niepotrzebna mi jest ta jedna szczapka żelaza z tego, znaczy nie wiadomo też co później będzie, bo później może być 10, powiedzmy 10 staków kobla, podobna rzecz, albo lepsze nawet. Ale tak w sumie to nie wiem, czy mi się to opłaca. Szczególnie, że jeszcze nie mam drewna, żeby sobie kolejny kilof zrobić. Jak mi ten padnie, a później będę jakby potrzebował zrobić sobie jakieś lepsze, albo coś w tym stylu, albo powiedzmy wykopać jakąś rzecz, to po prostu nie będę mieć. Więc ja po prostu wolę sobie oszczędzić ten kilof, nie wiem, ten drewniany mogę zaraz wykopać, czy coś. No i ten. No i co ja mogę powiedzieć? Idę teraz pewnie sobie posprzedawać to. I w sumie nie wiem, zrobię to w szybas, bo nie mam jakby co robić. Może to w końcu urośnie, chciałbym bardzo, bo już to tyle rośnie, że masakra. Chyba to wczoraj, a nagrałem poprzedni odcinek chyba wczoraj lub przedwczoraj. Dobra, sprzedałem trochę kobla, powinienem mieć tak z ponad 150. Czy za 150 jestem w stanie coś kupić? 172 mam. Czy za 172 jestem w stanie coś kupić? Seeds nie potrzeba, a to jestem na warp skupie przecież, warp sklepie chcę. Albo po prostu pójdę, nie wiem, budować wyspę po prostu na szerokość. Albo się zajmę, a dobra, zapomniałem, że to prawie na raz, dwa, trzy teleportuję. Teraz jestem bardzo ciekawy, w sensie są jeszcze jakieś strefy VIP, później je pewnie pójdę zobaczyć. Ale na przykład patrzcie, taki kaktus albo sugarcane kosztuje po 250. Kakao kosztuje 600. I to już trochę jest drogo. Jestem bardzo ciekawy, co ja bym chciała najpierw robić, nie? Bo to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. W sensie... No ile? Trochę dużo, nie? O kurde, emerald ore, a diamenty? Diamenty? Nie ma diamentów do kupienia w sklepie, widzę. Także tak to mniej więcej wygląda. No nie jest to łatwe. I jak to w sumie widać. Jak widzicie, tutaj jeszcze można kupić sobie jakiś cement, czy coś w tym stylu. No co ja mogę powiedzieć? Pewnie teraz pójdę na wyspę i zacznę budować wyspę, bo właściwie przez ten czas, co mi rośnie, to tylko to mogę robić. A właściwie... Ty, ja wam shaderów nie włączyłem. Dobra, czekajcie, zaraz wracam z shaderami. Dobra widzowie, jak widzicie już jestem z shaderami, trochę jest jaśniej, myślę, że was oczy mogły rozboleć trochę, czy coś w tym stylu. Dobrze, że nie sprzedawałem wszystkiego kobla, bo w sumie to kobel się czasem przyda, a tak w sumie to już prawie nie mogę jak go kopać, więc no po prostu sobie zacznę tutaj jakoś budować, o, może to poszerzę, może w ogóle całą wyspę poszerzę. Bo na razie to tak średnio to wygląda. I pewnie później to będzie jakieś długie, co tu zrobię drzewka, będę sobie, nie wiem, stał kopał, powiedzmy. Myślę, że to nie będzie złe. Albo w ogóle kiedyś przenieść tą stumiarkę na przykład koło farmy i będę sobie po prostu kopał i... O, w ogóle patrzcie, jakiego glitcha znalazłem, coś takiego. Dobra. Wezmę sobie jeszcze trochę kobla i powiedzmy zacznę coś budować, bo... No bo nic innego na razie nie mogę zrobić. Postawiłbym jeszcze na przykład, zrobił jakieś schodki z cobblestone'a albo z czegoś i tam. Jakoś nie wiem, coś porobił, kompletnie coś.
No na razie to tak nie jest zbyt zrobieniem czegoś. Po prostu nie wiem, buduję sobie, gadam z wami, a to nadal nie rośnie. A ja bym bardzo chciał, żeby to urosło. Mączki kostnej już nie mam, więc teraz słabo. No ja właściwie nie wiem, co mogę zrobić dalej. Muszę po prostu chyba czekać, no. Drewna nie ma w kicie, więc jakby wiecie, o co chodzi. Ale w sumie dobrze, że nie ma. To jest jakiś klimat, że trzeba na to czekać. No i właściwie nic nie mogę robić, oprócz czekania, aż to urośnie, więc nie wiem, będę sobie biegał i czekał chyba, no nic innego nie mogę zrobić właściwie, no bo kopać nie będę. Kurde, nie, no naprawdę nie wiem co zrobić, bo drzewo nam nie chce urosnąć, nie wiem, czy je dalej dać, no ale właśnie to raczej nie zbyt pomoże, żeby dalej dać. Dobra, no chyba będę zmuszony nic nie robić. I to tak serio chyba. Ale dobra, w sumie możemy zrobić na przykład, nie wiem, wodę dać koło tego. Na pewno to pomoże, co nie? Nie no, a tak serio to już nie wiem, co zrobić kompletnie. Nie wiem, czemu to nie rośnie. Może ja jestem po prostu inny i nie wiem, że drzewo nie rośnie w takim miejscu czy coś. Nie wiem, czy ty możesz urosnąć? Jak ładnie, ładnie. Albo czekajcie, na przykład, gdybym cykl is weather... Tam, no, coś w tym stylu. Pogoda na wyspie. Południe. Mógłbym zachód słońca... Dobra, w sumie zachód słońca będzie lepsze. Ale na przykład synchronizacja... Ty, a może ja na przykład mam... Nie no, w sumie to by było totalnie głupie. Ale czekaj, spróbuję w sumie sklep. Nie sklep. Co ja robię? Is. I na przykład odwiedzający... Nie. Biom nie. Ustawienia wyspy. Ustawienia wyspy samej, wybuchy, dobra, wyłączone w sumie wybuchy, niszczenie się samo liści włączone, mob griefing, naturalny spawn mobów. Ej, nie no, naprawdę nie wiem totalnie, co zrobić, bo serio to drzewo nie chce urosnąć, nie wiem, czy je dalej dać od tego, ale wtedy co jest, a właśnie, co to jest jajko świni? Ustawienia wyspy, dobra, jajko świni. Ustawienia, naturalny spawn mobów jest włączony. Ale tak serio, nie wiem, co totalnie zrobić. Jedyne, co mogę robić, to biegać, nie? I to tak fest. A, i jeszcze straciłem zbrojkę, bo zginąłem przez przypadek, ale to nieważne, już mniejsza, mniej ważna historia. No nie wiem, co ja kompletnie mogę zrobić, nie wiem. Nie wiem, upiększę wyspę, no bo właściwie co mogę innego robić. Albo nie, w sumie tutaj jest krzywo, to w sumie to poprawię. Albo pooświetlać, no nie wiem. Mam tylko dwie pochodnie, więc jakby... O, właśnie, miałem iść na tą strefę VIP, czy coś w tym stylu. Więc pójdę sobie na przykład na spawna za 3 sekundy. No weź, urośnij, no. Nie wiem, nie rozumiem. Dobra. Gdzie ta strefa VIP jest? Tutaj jest strefa VIP, zapraszamy. I teraz pytanie, co tutaj jest, bo mi się wydaje, że to może być po prostu dodatkowe przedmioty do kupienia. Albo przedmioty po tajności. To by było trochę w sumie... A nie, na przykład są główki po 1000 dolarów, na przykład taka. Albo są jajka respiące, okej. Strefa Mystic, a nie, to tutaj nie mogę. No nie mogę, bo to jest tylko strefa VIP. Miałam tylko rangę ultra. A co tam jest na przykład do kupienia? A takie rzeczy i takie? Nie potrzebuję zbytnio takich rzeczy. Gąbka jedynie by była git, ale ta gąbka to Po co mi gąbka? Po co to komu? Także w sumie nie wiem, co zrobić. No jedynie co mogę, to po prostu was zawołać, jak urośnie drzewo, no bo nie wiem, pokazywać mam jeszcze może craftingi, o. Totalnie nie wiem, co zrobić. O, crafting diamentów. Tak wygląda crafting diamentów na przykład. O, tak się robi generator kowla. Nie, totalnie nie wiem, pewnie to wytnę XD. Dobra, idziemy sobie na jakiegoś warpa może. Ej, ty, warp generator? Serio? A nie. Pewnie to jest warp pokazujący generator, tak podejrzewam. Aha, kilka tworzy spamming, okej, okay, za dużo spamy, rozumiem. Dobra, no zobaczmy. Wejdźmy sobie na Skyblocka. Cyk, is. Dobra, właściwie nie. Warp. Generator. Cyk. Okej, okay. Zobaczymy, co to jest.
A, to jest to, no to tak jak myślałem. Ty, a to by dało radę niszczyć? Ja do tego już myślę. A czekaj, a gdybym to zniszczył, czy na przykład dałoby radę na przykład tego klocka zniszczyć? Uwaga! Nie, zakładam, że... No właśnie, to jest tylko przykład. Dobra, no nie wiem, są jeszcze jakieś warpy. Sklep, VIP, skup, PVP. Warp, PVP. Dobra, idźmy. Nie no, żartuję, dobra. Ten, co by można było porobić? Ja bym może zobaczyć, czy, co jest na warpie PVP. Zakładam, że to jest tutaj. A nie, to jest sklep serwerowy. Ale dobra, no. Tutaj na przykład jakiś Skyhard. Daj ktoś, daj, tu na przykład kakałko, kakałko, o, kakałko. A dobra, nie, to nie, dzięki, siema. Dobra, nie no, tak serio, co można porobić? Nie wiem, zakładam, że rozwalę ten kill-off. Albo coś. Bo nic innego nie mogę robić. Ej, nie no, ale tak serio, to strasznie wolno to rośnie. Nie wiedziałem, że drzewa w Minecrafcie tak wolno rosną. Przestawić je? Dobra, damy mu jeszcze troszkę czasu, temu drzewku. Ja po prostu sobie wykopię ten cały kill-off. No i nie wiem, co będę robił dalej, bo naprawdę już nie ma co robić. A żeby jeszcze to rosło, ja muszę być na wyspie, więc... powiem, że zapowiada się trochę długo, że zanim w ogóle coś się stanie. Daj mi się przynajmniej wydaje, no ale wiecie. O, ekspiarka! Is, wizit, ormiczek. Enchant na 30 oraz sklepisku. Dobra, przyjdę do tego gościa, bo może coś będzie mieć. Jest ekspiarka. Jest enchant. Ty, no kozak. Ale mam takie pytanko. Stone'a można u niego kupić, cobblestone'a. Sprzedaj żelazo, złoto. Emeraldy, redstone. O, nawet można wiaderko u niego kupić. Nawet koks w sumie. Sprzedaj dirta, kup kamień lub bruk. Ja bym kupił najchętniej ten. Ja bym najchętniej kupił sobie rzecz, która w sumie by była najlepsza. Czyli, no nie wiem, możecie się domyślić. O! Kakałko, tak. Może się nie domyśleliście. Ale dobra, zobaczmy. No nie, no tu nic nie ma, no. Kto ma kakao? A dobra, przecież jak pisać nie mogę na czacie, jestem debilną. Dobra, no to po prostu nie wiem. Będzie coś na czacie, ja idę po prostu na wyspę, będę sobie biegał. Będę sobie biegał po prostu po wyspie. Może mi urośnie, może nie, nie wiem. O, może zróbmy tak. Może, to nie no, wątpię, że to tak, ale... idźmy, kośnik i, patrzcie, ustawienia wyspy. I po prostu sobie włączę ustawienia... A nie, to nie to. Włączmy sobie, powiedzmy... Co to jest kop? A, dobra. Włączmy sobie po prostu ustawienia wyspy i tutaj, a nie, to nie tutaj. Chciałbym sobie po prostu zmienić pogodę na wyspie i zrobię to, powiedzmy, włączę synchronizację po prostu. Cyk. Okej, okay. Czyli teraz jest taka pogoda i myślę, że to będzie najlepsze dla nas. Bo wydaje mi się, że na przykład jak mam dzień, to może to nie rosnąć, ale to tak tylko takie podejrzenia dziwne. Nie wiem, no po prostu będzie tak, jak jest, będzie sobie synchronizacja, albo nie. Pokażę wam teraz protipa. Dajcie sobie wszystko do skrzynki i po prostu skoczycie z wyspy, jak jesteście głodni. Ja tak zawsze robię, no i tam, no i to działa w sumie. Po prostu se ginę, cyk, idę sobie ukośnik is, idę sobie na moją wyspę, no i jestem tutaj, no i jedyne co mogę robić, to zużyć cały mój kilo w drewniany, no i tyle. Bo właściwie nic innego nie zrobię. No nie wiem, no można jedynie czekać. Może urośnie, może nie. Jak przez długi czas nie będzie rosnąć, to ja podejrzewam, że po prostu zniszczę tą sezonkę i postawię gdzie indziej, bo coś jest mi nie tak i tak fest nie tak. Nie wiem, co jest nie tak, ale dziwne bardzo. Dobra, widzowie, mieliście cięcie na dosłownie 15 sekund, ja sobie zużyłem ten kill-off. No i właściwie jedyne, co mogę zrobić, to chyba przestawić samą sezonkę. Dami, o, na przykład kaktus rośnie, ale na przykład ta sezonka już nie urośnie, nie? To jest dla mnie fezdy dziwne. Dobra, dajmy trochę kobla do skrzynki. O, w sumie jest tak, ale git. Ale dobra, no, nie wiem,
Czy zamiast kaktusa może... a gdyby tak, powiedzmy, rozwalić tego pumpkin, nie wiem, czy coś z tego wyleci. Albo dobra, rozwalmy na przykład kaktusy i czy mi wtedy na przykład urośnie... Nie no, to tak nie powinno działać, ale... na przykład jakbym dał tutaj kaktusy, o... Cyk. Zróbmy tutaj farmę kaktusów i zobaczymy w sumie. Bo ja wiem, że nic się kompletnie nie stanie, ale... Ty, ciekawe, jakby się coś stało. Ja nie mogę. O dobra, dostałem tego kaktusa i git. Myślałem, że on mi się usunął, bo wpadł w kaktusa. A jednak nie. A jednak jestem szczęściarzem czy coś. No nie wiem. Postawmy może farmę kaktusa w takim miejscu, gdzie... No dobra, w sumie tutaj położę. Albo na razie po prostu, nie wiem, schowam tego kaktusa. Albo nie, dobra, posadzę go tak jak był, cyk, i po prostu idę to zniszczyć, cyk, sadzonka, dirta, aha, dzięki, no dobra, chyba dirt nie spadł, spadł na drugie piętro, na szczęście, bo jakby nie spadł, to w sumie by było trochę słabo, bo dirt jest w sumie bardzo cenną rzeczą na tej serwie, więc wolę go chyba mieć niż nie mieć. Dobra, weźmy sobie to i to, weźmy jeszcze może kobla i zróbmy, nie wiem gdzie, w takim miejscu, gdzie on na pewno urośnie, ale tak 100%, że on urośnie, ten dirt. Dobra, w sumie, a nie, kilof mi się w sumie przyda. Wykopmy, żeby było równo, powiedzmy tutaj. No i postawmy tutaj, a, okej. Okay. Jak to szybko urośnie, to nie wiem. To coś było kompletnie nie tak i to nie chciało rosnąć. Ale to jest teraz tak daleko od cywilizacji. Że, no dobra, bardzo daleko, ale chodzi mi, no nie, no niech to urośnie po prostu. Jak to nie urośnie, to nie wiem, będę zdziwiony. Rośnij! Chyba się tak w Sky Factory robiło, że jak się twerkowało, to wtedy... To nie wiem, pierdziałeś jakby i to tak jakby, no nie wiem, siłę dawało i to rosło. O! MSG, Knake! Nie, no dobra, ktoś ma zarobiarkę. No nie! Ja bym mógł wszystko, w sensie... Tylko niech to drzewo urośnie. Raz, dwa, trzy, rośniesz ty. Dobra, widzowie, pomyślałem, bo ktoś tam pisał, że ma... że ma coś takiego... ma ekspiarkę, więc pomyślałem sobie, że może zabiję u niego kilka szkieletów i po prostu będę mieć mączkę kostną. Ormiczek. I po prostu... Ja już u niego byłem. O, szkielet! I żebym na przykład go zabił... O! Ale kurde, ja chcę. Ja chcę przedmioty. Kurde, chyba będę musiał na inny spawner iść, bo tutaj to nie działa. Tu się tylko levela zdobywa. No widzicie, te kości nie lecą kompletnie w moim kierunku. Mogę jeszcze chwilę popróbować, żeby może one poleciały w moim kierunku. No ale niezbyt to coś widzę. No niech to poleci. No przecież idealnie prawie. No nie no. A mogę to podnieść? Aha, chyba na tej wyspie nie można podnosić. No nie wiem, jakbym chciał kości. Kości. No nie no. Serio się nie da. No dobra, może pójdę do kogoś innego. A jak nie zadziała, no to trudno. Ej, to w sumie może u siebie coś takiego zrobię. Dam sobie po prostu noc i poczekam, aż się mowy zrespią, no bo to jest jedyne sensowne rozwiązanie. O, no i teraz kości wypadły, ale one znikły. Ej, mordo. A, to jest jego, to jest właściciel tej wyspy. Nie, no dobra, to chyba nic nie osiągnę. Idę po prostu na moją wyspę. Okej, już myślałem, że spadłem. I teraz po prostu poczekam na jakiegoś mobka, może się zrespi i po prostu go wyjaśni. Tak, o, noob i noob. No nie wiem, jedyne co mi teraz pozostaje, to właśnie czekać. A, i w sumie mógłbym jeszcze sobie tutaj na przykład dać dwie pochodnie, bo właściwie jak mam, to czemu by nie. No i po prostu będę teraz czekał, aż może się coś zrespi, jakiś szkielet. Wtedy go na pyrkę walę. I co? No i po prostu zawołam was, jak będzie jakiś szkielet. Witam po krótkiej przerwie, jak widzicie, może i się nie urosło to drzewo za mną, ale patrzcie co mam, 3, 4. Zapytacie, patrzcie co mam, na przykład tutaj coś takiego i pewnie zapytacie skąd to mam, a ja wam odpowiem, dzięki gościowi, Nick tutaj, gdzieś, Runek, pomógł mi i po prostu zrobiłem se parę questów. A, i jeszcze mam 470 hajsu, to też nie powiedziałem, ale no już widzicie w sumie, więc koks. Teraz chciałbym sobie zasadzić kakałko,
No bo kakałko to myślę, że będzie taka farma najlepsza. W sumie w cieniu najlepiej te grzyby z tego co wiem stawiać, ale... Ale się nie da. Dobra, w sumie postawię te kaktusy. Niech sobie rosną przy okazji. Schowam sobie grzybka. Więc po prostu teraz sobie posadzę kaktusy. No drzewko nadal nie urosło, ale myślę, że to się zmieni. W przeciągu, no nie wiem ile. Ale mam nadzieję, że to się zmieni. I w sumie, gdzie by zrobić jeszcze farmę na przykład kakałka? Ja bym po prostu chyba zrobił tak, cyk, sobie 16 wziął, z tego zrobił pół płytki i przedłużył tutaj. Po prostu zrobił coś w stylu czegoś takiego. I tutaj po prostu będzie sobie rosło kakałko i kaktus. Więc myślę, że to jest dobry pomysł. Jeszcze, no naprawdę, jak mi on uratował życie, to nawet... powiedzieć nie da się, wręcz no, normalnie XD, nawet się tak jąkam dziwnie, ale dobra, to już nieważne. Postawię sobie, jak widzicie, patrzcie, ja już tu mam cennych przedmiotów, na przykład mam jajka, nie no dobra, mam diaksa nawet, ale to już akurat z kitu wziąłem. Także jestem ustawiony na sam początek, tak na razie chyba fest, tak mi się przynajmniej wydaje, więc... O, ktoś tam Skyharda kupuje. Dobra, raz, dwa, trzy. Tak z szóstkę wezmę może i cyk. Dobra, tyle powinno starczyć, także stawię sobie to tutaj. Cyk, tutaj sobie to jeszcze zapełnię. Myślę, że to po prostu z czasem zrobię, bo jakżeby inaczej. No i teraz takim oto sposobem po prostu se... Z tego co wiem, właśnie kakao bardzo szybko rośnie. Więc po prostu cyk, 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 cyk. No i z drugiej strony. I później to pozbieram, jak urośnie. Więc tak to ogółem wygląda. Powinno to za niedługo urosnąć. Niech to sobie tutaj rośnie. To, co ma rosnąć. No i nie wiem, no na razie tak i tak nie mogę... O, patrzcie, jak to szybko rośnie. Widzicie? Już urosło. To jest dla mnie naprawdę koksem. Że już takie po praktycznie jednym stawieniu urośnie. Dobra, zróbmy jeszcze troszkę pół płytek. Tutaj sobie to zrobię. Dobra, tam jeszcze się... Ktoś pyta na czacie czegoś, nie wiem. Dobra, nieważne. Schowajmy sobie to, to, to. No i co? No niech to urośnie. Pewnie to będę sprzedawał. O, drugie urosło. Tutaj jeszcze nie, ale... Ale nie ma problemu, ja mogę poczekać. No i co? No będę musiał czekać, aż coś urośnie, no nie? Bo tak w sumie to nie mam nic na razie co do roboty. Może oprócz tego, że w sumie możemy iść na warp sklep i będę kończył ten odcinek i nagram dla was kolejny. Patrzcie, jak to szybko rośnie, nie? To jest masakra. Dobra, jesteśmy na sklepie, jak widzicie. O, tu jakiś Skyhard kupuje. I teraz ja bym sobie mógł kupić... Właściwie mało rzeczy teraz potrzebuję, bo 470 to... teraz się zastanawiam, co ja bym mógł kupić takiego, żeby rzeczywiście... No drewno niby mógłbym kupić więcej, ale to na razie nie potrzebuję i wydaje mi się, że sadzonki to by był pomysł, bo w sumie drewno nam się przyda i to kosztuje 200. Dobra, kupię. Może i stracę 200, ale w sumie takie 10 sadzonek nam się przyda. Czemu? Bo ta jedna nie chce urosnąć, tak, zgadliście. Dobra, nieważne. To powiedziałem teraz tak dziwnie, że masakra. Mam 47. Ja po prostu bym to przedłużył. Cyk, o. Przedłużył to. Stawił te 10 sadzonek, żeby chociaż jedno drzewko urosło. No bez przesady, żeby to nie chciało urosnąć. A w sumie bardzo dobrze, że kupiłem te drzewka. Dobra, żebym z nimi nie spadł. Co? Item shop? A nie, dobra, zakupił rangę Skyhard. O, dobra. Ktoś kupił Skyharda. Dobra, schowam sobie to, po prostu przedłużę to troszkę, żeby te drzewka miały jak urosnąć, no bo nie oszukujmy się, no jak nie będą miały miejsca, no to nie urosną, chyba każdy to wie, więc po prostu sobie to tutaj przedłużę, cyk, no i tyle chyba mi starczy na razie i nie chcę też tego kobla tak marnować, żeby się nie okazało, że coś źle robię, a nie będę mieć kobla, więc 20 kobla niech sobie zostanie, ten kilof prawie już jest na zużyciu. On ma tylko... Ile? 66 użyć. Więc muszę go bardzo, ale to bardzo oszczędzać, według mnie. Byłoby to... I teraz ile tu? 3, a tutaj mam do... A, 4. Nice. Dobra. Patrzcie, jak to szybko rośnie, nie? To jest dla mnie masakra. I pewnie zaraz rośnie już na fulla.
No dobra, to na pewno nie jest na fulla, bo na fulla jest takie inne, totalnie inne. Więc ja po prostu poczekam, aż to po sobie urośnie. Zasadzę sadzonki. A właśnie kilo potrzebuję. No i co? I będzie git, myślę. Dobra, zróbmy sobie jeszcze tutaj drzewko, myślę. Tutaj drzewko, tak żeby to miało miejsca. Cyk. I tutaj. I myślę, że to powinno urosnąć z czasem. 1 na 6 to już tak, wiecie. Już raczej powinno. Nie wiem, jeżeli się nie wyrośnie, no to coś jest ewidentnie nie tak. A, i jeszcze bym potrzebował, żeby, wiecie, żeby te drzewa wyrosły wyżej, a nie takie niskie. To bym potrzebował właśnie zrobić to, co miałem na początku, czyli takie jakby z półpłytek takie, no nie wiem, jak to nazwać, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Na początku to było. Takie jakby otoczka, żeby to jakby wyciągnął w górę, nie wiem. Jak czasem macie drzewko na ogrodzie i patyka, no to jakby ten patyk jakby podtrzymuje wam drzewo, żeby wyżej urosło. O to mniej więcej w tym chodzi. Dobra. Czyli myślę, że będę już spadał. W ogóle mam 6 seedsów też od tego gościa dostałem. Więc w sumie, gdybym te seedsy... A nie, w sumie nic nie mogę zrobić na razie. Dobra, po prostu muszę coś wyrzucić. Co bym z tej skrzynki mógł tak wyrzucić, żeby sobie, nie wiem... Dobra, w sumie postawię pumpkina. A nie tak. Postawię go. Bo nie mam miejsca w skrzynce. Dobra. Więc po prostu idę się zabić, żeby mi się zregenerował gut. Może coś się fajnego tu... O! To chyba i jeszcze nie jest pełny, ale... ten. Ale to już jest blisko. W sumie to nie wiem, czy to jest pełne. Jeżeli to jest pełne, to kozak. Taki oto okaz. O, tutaj dopiero jedno urosło, ale to walić. Nie obchodzi nas to zbytnio. Nie wiem. Ej, ciekawe, czy to w ogóle działa tak, że... no dobra, w sumie. Skoro aż tak już się pogodą przejmuje, to w sumie dam południe. Żeby z tej strony to rosło. Nie wiem, czy to tak działa, czy w noc na przykład ten rośnie albo nie, ale dam tak, żeby było. Idę się zabić, więc subujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Do następnego. Siema.